Jeśli jesteś miłośnikiem sklepów zoologicznych, nie masz znajomych i zaczynasz rozmawiać ze zwierzętami poza Wigilią, to czas na konsultację, no wiadomo z kim. A jeśli nie grozi ci taki scenariusz i chcesz zobaczyć, jakie granice potrafią przekraczać inni, to koniecznie daj łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś czy zrobiłeś, a ja pokażę ci dzisiaj, w jakie zwierzątko można się zamienić albo co można sobie wcisnąć pod skórę, żeby wyglądać atrakcyjnie. Napiszcie w komentarzach, która transformacja według was jest najciekawsza. No to zaczynamy. Jestem z innej planety. Kiedy rzeczywistość zaczyna się zacierać, a ty chcesz nauczyć się lewitować, bo głosy powiedziały, że wpadną do ciebie kumple z gwiazdozbioru Oriona, tylko nie podali daty, żeby nikt im nie zrobił zdjęcia, to teraz twój ruch. Zrób się na ufolutka i czekaj. Wynij, bo tak ma na imię ofiara przekonania, że operacja zmieni jego życie, wyda już na spotkania trzeciego stopnia 110 tysięcy dolarów. Zrobił różne operacje, na przykład usunięcia genitaliów, bo przecież ufolutki nie mają penisa, czy usunięcia pępka i sutków, bo jak jesteś ufolutkiem, to wiadomo, jesteś bez takich zbędnych głupot. Z tego co mi aktualnie wiadomo, zniknęło w międzyczasie parę krów, ale kumple z Oriona nie odwiedzili Winiego. Byli natomiast u pana Zdziśka z Sieradza, bo obiecali mu podać wygrane numery lotto. Ludzie bajgle. Tak się nazywa ten trend w Japonii i tutaj naprawdę trudno mi powiedzieć, czy są to miłośnicy wyrobów piekarniczo-cukierniczych, czy jest to sposób na wyraźne zaznaczenie swojej obecności na imprezie. Bez względu na obie hipotezy, zwolenników posiadania donata na czole jest tak wielu, że niektórzy, żeby być lepszymi od innych, robią sobie nawet po dwa donaty. Zabieg polega na wstrzykiwaniu soli fizjologicznej pod skórę, a efektem wodogłowia można raczyć kolegów i koleżanki do 24 godzin. Wiem, że Japonia jest specyficznym krajem i czasem wydaje mi się, że już mnie niczym nie zaskoczy, a tu proszę, tak sobie siedzą i nalewają wodę do głowy. A gdyby tak hipotetycznie pani Zosia w Polsce zrobiła sobie taką kluskę śląską z dziurką na czole i poszła w niedzielę do kościoła, to jakby zareagowali inni? Jak macie pomysły, napiszcie w komentarzach. Kotek pieszczoszek. Wyobraź sobie, że masz pięknego kotka, takiego małego, wesołego łobuziaka, który codziennie rano budzi cię swoim cichym mruczeniem. Czujesz zapach porannej kawy, która pobudza twoje zmysły, uwalniając... Ale zaraz, koty nie robią kawy, ale pani Aldona robi. Pani Aldona to właśnie kotek pieszczoszek, pozytywna tygrysica. Ale żeby było jeszcze gorzej, pani Aldona to tak naprawdę Denis. Denis Avner, człowiek, który swoją transformację rozpoczął już w latach 80., doskonaląc wizerunek tygrysicy. Więc nie obeszło się bez zmiany kształtu twarzy, przez skórnych implantów wąsów, czy piłowaniu zębów, bo wiadomo, tygrysy mają inne ząbki. W planach było jeszcze wiele modyfikacji, na przykład wykonanie implantów uszu podobnych do tygrysich i kilka elementów wystających z głowy. Niestety jego walka z własną tożsamością to historia kończąca się w 2012 roku śmiercią w samotności we własnym garażu. Ale od tego czasu powstało wiele innych osobliwych gatunków, na przykład pani smoczyca. Jeśli w przeszłości rodzice za bardzo straszyli cię smokami, zostawiali cię na noc w lesie, bo byłeś niegrzeczny, a niedawno w jedną noc obejrzałeś całą grę o tron, to niestety jest szansa, że dostaniesz parcie na bycie smokiem i zaczniesz swoją transformację w smoka superbohatera. Kiedyś wiceprezes jednego z oddziałów JP Morgan, dziś po usunięciu uszu i części nosa, zabarwieniu białek oczu na zielono, rozszczepieniu języka, zmianie płci i licznych skaryfikacjach, pani smoczyca. Przez moment myślałem, że ten wygląd to kwestia ukrywania się przed spłatą kredytu, ale okazało się, że to świadoma chęć bycia fikcyjnym stworzeniem bez płci, ziejącym ogniem na lewo i prawo. Na dzień dzisiejszy nie wiem, co bankier robi zawodowo jako smoczyca. Czy gdzieś pracuje, na przykład straszy dzieci na urodzinach, czy zawodowo rozpala grilla. Z pewnością to, co robi, musi mu sprawiać przyjemność, więc jeśli inni z tego powodu nie cierpią, to szanuję to. Papuszka. Byli już obcy, były ssaki, gady, teraz przyszedł czas na Teda. Ted jest wielbicielem ptaków i chcąc być jak najwierniejszą kopią papugi jako człowiek, obciął sobie uszy. Nie ma pretensji do mamy, że urodził się tradycyjnie jak to u samic ssaków łożyskowych, ale gdzieś tam w głębi serca pewnie wolałby być wydziobanym z ciepłej skorupy jak inne ptaki. Ted ubiera się wesoło i kolorowo, tak też wytatuował sobie twarz według własnej teorii transformacji. Dlatego jedno oko jest niebieskie, drugie czerwone. Jak na prawdziwą papugę przystało, ma też rogi i ćwieki na czole. Ze względu na delikatną nadwagę Teda można zaliczyć do grupy nielotów lądowych, takich jak strusie czy pingwiny. Nasz bohater w wielu wywiadach podkreśla, że jego kolejnym celem jest przerobienie nosa na dzióbek. Prawdopodobnie jest to powiązane z chęcią dziobania noskiem ziarenek, choć po całokształcie patrząc możliwe, że Teddy już coś tam nosem wciągał. I jeśli Winiemu dobrze jest być kosmitą, a Teddiemu papugą, to niech sobie będą. Jest jeszcze kilka gatunków zwierząt, którymi można zostać, ale wymagałoby to większej kreatywności niż tylko wytatuowanie twarzy i dorabianie rogów. Chociaż w tym przypadku samo wytatuowanie twarzy w odpowiednim kolorze rozwiązałoby problem w 100%. Dzięki za oglądanie, łapki w górę, szerujcie filmik, jeśli się podobał i do usłyszenia. Na razie.